Dzień w Polsce polsce.pl Maciej Wolny. Wracamy do państwa razem ze mną w studiu. Kolejny gościa, to oznacza kolejne tematy na naszej antenie. Grzegorz Długi, KUKIS 15. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. I zaczniemy od chaosu. Z chaosu m, podobno wyłania się coś więcej, ale pytanie, czy coś więcej wy wyłoni się w kontekście reformy wymiaru sprawiedliwości, no i pewnych prowokacji, do których dochodzi ze strony Sądu Najwyższego. Można by było tak brzydko i kolokwialnie powiedzieć, że Sąd Najwyższy. Mówi do swoich przedstawicieli rupta co chce. I tutaj powiem o co chodzi. Na rozprawie orzekało dziś dwóch sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku. Twierdzą, że chronią ich pytania prejudycjalne, które zostały wysłane przez Sąd Najwyższy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chronią ich w ten sposób, że pewne zapisy ustawy, reformy wymiaru sprawiedliwości zostały według nich zawieszone. No, mitologia grecka zaczyna się od na początku, był chaos. A nasza nie mitologia, ale nasza rzeczywistość mówi, że na końcu jest chaos, bo w tej chwili jesteśmy chyba w tym, w tym końcowym etapie, bo stan anarchii, jaki mamy, no na pewno nie buduje naszego państwa i nie daje nam szansy na uporządkowanie sytuacji. Ja nie chcę tutaj wchodzić w to, kto zaczął, kto skończy, kto jest winny, kto jest niewinny. Ja tylko chcę stwierdzić, że. My robimy wszystko, ten, podtrzymujemy ten nas, nasz gen samozniszczenia i to jest tylko tego element. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy jednak naprawdę zaczęli pracować nad uspokojeniem sytuacji, uporządkowaniem sytuacji. Ja coraz bardziej się obawiam, że to już w tej chwili przestała być kwestia prawna, bo prawa i tak nikt nie przestrzega. W tej chwili to już jest kwestia czysto polityczna i w rękach polityków to powinno być, aby w końcu przestać używać wymiaru sprawiedliwości do bieżącej polityki, a myśleć o dobru. Naszego no w ogóle państwa, bo to wymiar sprawiedliwości jest tą sprawiedliwość ostoją w Rzeczpospolitej. Tak chyba pisze na gmachu e, przedwojennego e, Sądu Najwyższego, czyli budynku na Alei Solidarności. E, swego czasu zresztą pięknego architektonicznie. E, więc e, myślę, że do tego powinniśmy wrócić, że sprawiedliwość ma być ostoją. A czy to nie jest trochę tak, że przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości sami siebie wrzucają w ten garnuszek walki politycznej? Znaczy, pewnie tak, ale też proszę zwrócić uwagę, uwagę na to, że to, że sędziowie w tej chwili... No w jakiś tam sensie, sensie włączyli się w ten proces, oznacza nic więcej jak tylko to, że politycy, my wszyscy jako politycy, po prostu nawaliliśmy. E, bo skoro nie potrafiono zrobić reformy wymiaru sprawiedliwości, która byłaby w jakiś tam sposób uzgodniona, która by jakoś tam była rozłożona, e, to z wymiaru sprawiedliwości zamiast reformy to, no to mamy w tej chwili po prostu chaos i awanturę, z którego nie ma łatwego wyjścia. No, ale też tutaj pytanie panie pośle, bo tak, mamy demokratycznie wybrany rząd. Mamy większość zjednoczonej prawicy w parlamencie. Zjednoczona prawica zapowiedziała reformę wymiaru sprawiedliwości. Reformę wymiaru sprawiedliwości taką, a nie inną przeprowadza. To już ocena zawsze pozostaje indywidualna każdej ze stron też sporu politycznego. Przeprowadza taką reformę wymiaru sprawiedliwości, stwierdza, że przejście sędziów w stan spoczynku zostaje ustawione na takim poziomie, a nie innym, Na no, sędziowie stwierdzają, że no nie, że nam się to nie podoba i my sobie to zablokujemy, zablokujemy poszczególne zapisy ustawy. No to tu raczej, nawet jeżeli coś zostało według kogoś źle zrobione, źle zaprojektowane w samej ustawie, to tutaj takie podejście doprowadza do sytuacji, w której praktycznie każdy może powiedzieć: A tutaj jest ustawa, że ja mam płacić 23% podatku, a ja nie chcę tyle podatku płacić, ja będę płacił 2% albo 1%, albo w ogóle. No dobrze, tylko że efekt mamy, jaki mamy. Ja myślę, że problem polega na tym, że po pierwsze dyskusyjne jest, czy nasz rząd faktycznie przystąpił do reformy wymiaru sprawiedliwości. Bo ja nie widziałem żadnego projektu, na czym ta reforma ma polegać, o co tutaj chodzi. Ja widzę tylko pewne zmiany, które mają na celu wymianę kadrową. I ja nie twierdzę, że zmiany kadrowe są, że tak powiem, niepozbawione sensu. No, z wielu powodów niektóre zmiany kadrowe odbywały się i będą się odbywały. Natomiast one muszą być podporządkowane jakiejś idei, jakiejś, jakimś procesowi, jakim cel jakiś musi być. Ja tego celu niespecjalnie widzę. Po to, żeby usunąć dwóch czy trzech sędziów Sądu Najwyższego, którzy zachowali się w sposób, nie chcę zbyt ostrogo słowa użyć, ale nazwijmy to nieodpowiedni w okresie stanu wojennego, no to nie trzeba robić takiej rewolucji. Były inne mechanizmy, które potrafiłyby ich usunąć, natomiast ja nie widzę nic, w jaki sposób ten Sąd Najwyższy obecnie miałby lepiej pracować przy tych wszystkim zamieszaniu. Jak widzimy, będzie on w tej chwili jest w ogóle zablokowany. Problem polega na tym, że nie wolno nam upartyjniać walki politycznej w sensie walki o wymiar sprawiedliwości. A to się stało. Jedni i drudzy tak naprawdę uczynili z tego pole partyjnej walki, partyjnej jest szeroko rozumianej, bo tu nie o to chodzi. Re Reformy wymiaru sprawiedliwości należało od, zacząć od przygotowania koncepcji, przedyskutowania i pewnie ostrego dyskutowania spodziewania się tego, że środowisko sędziowskie będzie chciało swojej pozycji bronić. To jest naturalne. Każdy broni swojej pozycji. Zapowiedział to zresztą sam pan Rzepliński, bo jak słyszałem z wypowiedzi pana Rokity swego czasu, to już na początku lat dwutysięcznych o tym była dyskusja i, i wtedy już była mowa, że KRS prawdopodobnie będzie starał się być odporny na wszelkie ruchy reformatorskie. No ale należało to brać pod uwagę i zastanowić stanowicie w jaki sposób w pewnej zgodzie politycznej to przeprowadzić, gdyby się udało e, doprowadzić do tego, żeby również opozycja e, dojrzała do takiego elementu, że musi to poprzeć, bo nie ma innego wyjścia. Czyli zanim to zrobimy, to zmusimy do tego opozycję, a zmusić ją można poprzez wyrzucanie prostych faktów, pokazywania, no to co wy proponujecie. To dotyczy też Unii Europejskiej. Ja mam największą pretensję, jaką mam do Unii, że Unia krytykuje te zmiany, Czasami słusznie, czasami niesłusznie, ale ja nie widzę, aby proponowało to zróbcie to tak. Jeżeli jest tam tylu mądrali, e, którzy przyjeżdżali tutaj, to ja bym chciał, żeby zaproponowali. Skoro wy, e, bracia Polacy, nie potraficie sobie z tym dać radę, to my wam proponujemy, że to można zrobić tak lub tak. Ja tego nie słyszę. E, oczywiście druga strona powie, nie chcemy wam nic narzucać. No nie, to my sobie wybierzemy, ale na razie to tylko słyszymy krytykę z każdej strony. E, e, słyszymy również krytykę ze strony rządu, że jest źle wobec tego trzeba zrobić reformę, ale ta reforma, no ja jej nie widzę. Ja widzę zmiany kadrowe. Nic poza tym. Wspomniał pan poseł Unii Europejskiej. Tutaj pytanie, bo dzisiaj dużo o akta 2, o tej dyrektywie dotyczącej praw autorskich, ale też inna decyzja przecież Parlamentu Europejskiego dzisiaj nie zapadła, bowiem Parlament Europejski zgodził się na wszczęcie procedury z artykułu 7 wobec Węgier. Czy wewnątrz pana posła jest taka polityczna zgoda na kolejną taką procedurę wobec kolejnych kolejnego kraju, a i wiemy, że kolejne kraje w kolejce gdzieś do tej procedury się powoli ustawiają. Ja widzę, że w sposobie, jaki pan zadał to pytanie, widzę pewną sugestię, którą zresztą podzielam, że nieprzypadkowo jest, że w tym samym dniu te dwa tematy, jeden, który, akta dwa, która bardzo bulwersuje szerokie rzesze opinii publicznej, głównie młodzież, młodszych ludzi. I to się wszystko stało w tym samym dniu, w którym rozpoczęto procedurę względem Węgier. Coś tu, ktoś chciał, żeby coś było jakoś tam, powiedzmy sobie, w nagłówkach gazet przykryte. No i pewnie się udało temu komuś. Natomiast to, że Unia Europejska rozpoczyna procedurę wobec Węgier, jest, uważam, smutną wiadomością. Nie dlatego, że nie chciałbym dyskusji o takich czy innych rozwiązaniach gdzieś w różnych krajach, bo co do zasady jest to możliwe, ale tak naprawdę obawiam się, że Węgry są karane za dwie rzeczy. Po pierwsze za to, że postanowiły przestrzegać prawa unijnego, prawa związanego z emigracją, bo tak naprawdę to Orban nic tego nie robił, tylko egzekwował prawo. To, że inne kraje, niektóre szczególnie, postanowiły, ach nie, nieważne prawo, herzlich willkommen, to to jest zupe zupełnie inna sprawa i to niech oni mają ten problem, a nie Orban. A drugi problem polega na tym, że Orban w sposób no, dość odważny, za co oczywiście należy mu się szacunek, powiedział Sorosowi, nie, nie chcemy narzucania jednej wizji świata. No jak widać, to było tak odważne, że riposta jest straszna. No właśnie tutaj bardziej... i pokazuje, kto naprawdę rządzi. Tutaj bardziej pan poseł dostrzega powodu tego, że w tym momencie ta decyzja przez Parlament Europejski została podjęta, niż w tej polityce migracyjnej Unii Europejskiej, czy myślę, raczej że, te dwa myślę, powody są Myślę, że to urównoważą? jest to i to, że to jest jedno i drugie. Jedno i drugie jest w jakimś sensie wykorzystywane, służy również do wzbudzania niechęci. To jest bardzo ryzykowna gra. Ona jest ryzykowna dlatego, że mieszkańcy tej tak zwanej Starej Unii, oni nie odróżniają na przykład Polska, że to jest kwestia PiS, czy nie PiS, mówią w Polsce faszyzm tak, no bo e, tak jest przedstawiane e, trzech facetów gdzieś tam skaczących w lesie e, e, pokazywanych jest jako e, szalejący faszyzm w Polsce. E, na Węgrzech pokazują to samo. Tu proszę, no Sorosowi nie wolno fundacji swoich otwierać tam, czy uniwersytetu prowadzić itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. taka wiadomość jest przedstawiana. tym. E, ten mieszkaniec Europy Zachodniej przeciętnej nie dostrzega, że to jest kwestia takiej, takiej opcji politycznej, dyskusji, tego to czeka Węgrzy, faszyzm, Polska, faszyzm. Po co nam wobec tego ta nowa w ogóle Europa? Out z nimi. Więc tak naprawdę rodzą się nastroje e, takie, aby te nowe kraje Nowej Unii po prostu wypchnąć z Unii. E, z drugiej strony jest coraz większe poczucie pewnego zagrożenia, że naszą tożsamość atakują w krajach Nowej Unii. Więc w jakim sensie to może procentować w, w, w postaci zwiększenia nastrojów antyunijnych. E, to ogólnie jest kierunek niebezpieczny, bo to jest faktycznie kierunek na rozłam w Unii Europejskiej. Ja nie wiem, czy. Czy tego kierownictwo Unii Europejskiej chce, czy nie chce, ale na pewno tak prowadzona polityka do tego prowadzi. Grzegorz Długi, z 15, był moim Państwa gościem. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę wieczoru. Dziękuję bardzo. A Państwa zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl od godziny 20 do 22.00. W tym studiu przejmuje Aleksandra Jakubowska. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia.